Przemysław Gawin. Jestem Łek. A to jest oczywiście kolejny odcinek na gorąco. Dzisiaj Drutek z Bytowia pokonała KS Paszczyno 2-1 po golu w ostatnich minutach. Cieszy jednak to, że wygrywamy po raz trzeci z rzędu. No można powiedzieć, że to w dobrym kierunku. Powoli zmierza to w tę stronę, w którą każdy kibic Bytowi za pana trenera Kafalski by chciał. Także to na pewno jest duży plus, że w końcu ta drużyna zaczęła wygrywać i zaczęła w końcu nieźle grać. Chociaż no też pomimo tego, że no dzisiaj mieliśmy no jednak rywala z trzeciej ligi, także tutaj na tym tle, no to trzeba jednak było to zwycięstwo osiągnąć, myślę. No tak, no zastanawiam się nad tym słupkiem nieźle z swojej strony, niezła gra. No chyba to jest dobre stwierdzenie, chociaż też mówił trener Łukasz Kowalski, zresztą były zawodnik Bytowi, że no Bytowia nie miała zbyt dużo miejsca do rozgrywania swoich akcji. Mam wrażenie, że momentami się męczyła. No te pierwsze 20 minut w naszym wykonaniu były niezbyt dobre. Gol Maksymiliana Hebela, moim zdaniem jeden z graczy tego spotkania z ekipy KS-u Kwaszczyno. No i był taki moment, w którym wydawało się, że no po raz kolejny coś się zacięło i że to będzie wyglądało całkiem inaczej. Na szczęście potem był gol bardzo ładny zresztą Mateusza Klichowicza. No i te role się odwróciły i od tego momentu Bytowia raczej nadawała ton temu widowisku. No wtedy wyglądało to lepiej, ale tak, trzeba pochwalić dzisiaj KS Kwaszczyno, bo naprawdę prezentował się szczególnie w pierwszej połowie naprawdę dobrze. Ładnie to z ich strony wyglądało, aż dziwne, że ten zespół po rundzie jesiennej zajmuje dopiero 16 miejsce w trzeciej lidze i tak naprawdę jest to w pozycji spadkowej. Ale myślę, że no, trener Kowalski teraz już jako trener, tylko trener, już nie piłkarz tę drużynę no, wiosną, jak to będzie ta wyglądało, myślę, może poprowadzić tę drużynę po prostu do utrzymania. Bo dzisiaj ta gra wyglądała szczególnie w pierwszej połowie całkiem nieźle, no jak na tle pierwszoligowca, którym jest Bytowia, no to prezentowali się z dobrej strony naprawdę wysokie warunki, szczególnie w pierwszej połowie postawili Bytowi. Mówiliśmy o tym golu w ostatniej minucie Jakuba Bąka. Ładna akcja asysta Bartosza Wolskiego. Mogło to się podobać. Może być takie piękne zwieńczenie tego spotkania. No i można powiedzieć też w końcu strzelają napastnicy, bo dzisiaj gol Klichowicza, gol Bąka, także to może cieszyć. I też ładna akcja, bo też ładnie zmieścił tę piłkę gdzieś tam w prawym rogu bramki. A zgodzi się z Łukaszem Kowalskim, że dzisiaj brakowało takiej typowej dziewiątki? Dzisiaj czy brakowało? Być może, no ale pierwszy połowie mieliśmy Alena Ploja, który na początku drugiej połowy również, bo te zmiany były przeprowadzane sukcesywnie, tak jak powiedział w przerwie Tomasz Kowalski. I właśnie w pierwszej połowie no, Ploj grał jako ta dziewiątka i myślę, że on taką rolę też będzie pełnił w czasie rundy wiosennej. I zobaczymy, czy to on będzie wychodził w pierwszym składzie, czy raczej Janusz Surdykowski. Być może właśnie będzie ta dwójka grała, która dzisiaj zdobyła dwa gole, czyli Klichowicz i Jakub Bąk. No, trudne decyzje ma do podjęcia trener Tomasz Kafalski, jeżeli chodzi o atak, bo no, też te statystyki zawodników z ataku na pewno nie napływają wielkim optymizmem, bo nie są to zbyt wygórowane liczby, to są dwa gole Ploja i po jednej chyba Jakuba Bąka i Mateusza Klichowicza, tak? I jeszcze Janusz Turtykowski też jedną bramkę ma zdobytą. Ale ja ci w ogóle powiem, że ja miałbym spory kłopot z wytypowaniem jedenastki, która rozpocznie rundę wiosenną. No tak, można przypuszczać, że już ta jedenastka, która dzisiaj wyszła, może taka podobna wyjście, która wyszła dzisiaj na pierwszą połowę meczu z KS Kwaszczyno, może wyjść podobna jedenastka w najbliższym meczu za dwa tygodnie w pierwszej lidze, już ligowym, także myślę, że tutaj Kowalski jeszcze powoli tę jedenastkę scala, konsoliduje i ją ustawia tak, żeby to wyglądało tak, jak to ma wyglądać w czasie ligi. Zobaczymy jeszcze, jak Fran González, który miał być do końca tygodnia na testach, dzisiaj zagrał też kilkadziesiąt minut. Mam wrażenie, że lepsze wrażenie zrobił jednak w środę w Słupsku. Może nieco tak, ale to jest zawodnik, który jest dopiero od kilku dni na testach i nie bardzo mógł się zgrać z drużyną i na pewno potrzebuje jeszcze czasu. Jeżeli podpisze kontrakt, to może to być wartościowy, myślę, zawodnik, bo na pewno jest to zawodnik, który dysponuje niezłymi umiejętnościami, no jest to zawodnik z Hiszpanii, tak też, że tam na pewno... Też uniwersalnym, bo też może zagrać na środku obrony, chociaż u nas był raczej próbowany jako defensywny pomocnik. Tak, myślę, że tutaj też pewnie technika u niego jest niezła.
Ale zobaczymy. Zobaczymy, jak to wyjdzie z Franem Gonzalezem. Na razie raczej sprawia niezłe wrażenie i myślę, że może podpisać kontrakt z Bytowią. Na koniec musimy jeszcze powiedzieć o takiej twardej, ostrej grze, jaka odbywała się dzisiaj. No, kilka razy było takich ostrych starć. Ich na pewno nie brakowało. Co można powiedzieć, to, że troszeczkę martwią urazy. Zszedł z boiska w bodajże 20 minucie Marek Opałacz. To nie wyglądało zbyt dobrze. Także nie wyglądało to zbyt dobrze, że z Bartoszem Lachowiczem wydawało się, że tam będzie naprawdę coś poważniejszego z Kostką. Na szczęście nic się nie stało takiego poważniejszego i Lachowicz mógł dokończyć spotkanie. No ale jednak martwi to, że nie wszyscy są w pełni zdrów, także dzisiaj nie grał Kamil Wacławczyk, nie grał Janusz Rudykowski, nie grał Omar Monterde, który ma problemy ze stopą. Troszeczkę tych, można powiedzieć, przeszkód trener Tomasz Kowarski ma. No niewątpliwie ma i tutaj musi to jakoś poukładać po prostu, a te kontuzje, jeżeli one się przytrafiają, no cóż, no gramy gdzie gramy, no gramy w Polsce, mamy te murawy. Też nie najlepsze, często zmrożone, gra też często jest ostra, szczególnie w tych sparingach, kiedy sędziowie nie do końca panują nad tym, co tam się dzieje na boisku. I pozwalają na bardzo ostrą grę, gdzie w lidze to nie do końca by tak mogło wyglądać. I dzisiaj no, mieliśmy tego skutki, że kontuzja Opałacza, który musiał zejść bardzo szybko, potem Lachowicz, tam to wyglądało naprawdę źle z początku. Strasznie wręcz. Naprawdę. Myślałem, że o wiele gorsza to będzie kontuzja, a potem mógł wejść jeszcze i dograć to spotkanie, także pewna szkoda tych ubytków, ale mam nadzieję, że oni jak najszybciej wrócą i pomogą Bytowi po prostu w rundzie wiosennej i w pierwszy już może mecz za 2 tygodnie. Przedostatni mecz na plus, Bytowia wygrywa 3. raz rzędu, a to był oczywiście kolejny odcinek na gorąco.